Od września ubiegłego roku przeglądam w naszym archiwum IPN materiały dotyczące 68 roku. To są to, co ja dostałem, a to jest na pewno tylko cząstka, dziesiątki tysięcy stron dokumentów. Czy to zmienia obraz, czy to przewartościowuje? Otóż pierwsza uwaga do tego, co w dyskusji mówił Darek Stola o skali wydarzeń, w skali protestów, demonstracji ulicznych. Ja szybko policzyłem. Nigdy w Polsce Ludowej, w tylu miastach, w tak krótkim czasie nie było tylu demonstracji ulicznych, tak gwałtownych, jak właśnie w marcu 68 roku. W czerwcu 56 to był tylko jeden Poznań, zgoda, najbardziej tragicznie, krwawo, dramatycznie, ale to jest jedno miasto. W 70 roku to jest 10 miast. 5 na wybrzeżu i 4 czy 5 w głębi kraju. W 76 są to 3 miasta, no a dalej, no dalej to jest stan wojenny, z którym rzeczywiście trudno cokolwiek porównywać, bo to jest zupełnie nowa jakość. I teraz chcę powiedzieć rzecz z tych dokumentów wychodząca. Do tej pory mogliśmy o demonstracjach mówić za sprawą relacji ludzi. Relacje mają to do siebie, że każdy opowiada to, co widział, pewien fragment, wycinek. Natomiast te dokumenty są sporządzone w oparciu o dziesiątki, setki relacji tajnych współpracowników. Innymi słowy, jest to suma obrazu dziesiątków, setek osób. Co więcej, skala nasycenia tych demonstracji dla mnie była szokiem, albowiem w tej chwili nie wiem, to mi się zmienia w myśleniu, jak ten ruch studencki kwalifikować, bo jeżeli mam opis 5-tysięcznej demonstracji pod gmachem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i informację, że 2,5 tysiąca stanowi w tym wysłany aktyw młodzieżowy, i tak jest właściwie z każdą manifestacją, mniej więcej 50% tych tłumów, myślę, że także, tu jeszcze nie wiem na pewno, jak było z wiecem 8 marca na dziedzińcu Uniwersytetu, ale wszystkie pozostałe w różnych miastach mniej więcej tak to wygląda. To są grupy aktywu młodzieżowego, grupy aktywu robotniczego. Na teren Uniwersytetu 8 marca przybyło około 500 cywilnych tych funkcjonariuszy aktywu. Oni też stanowili 1/3, 1/2, 1/4 ogółu uczestników wiecu. Ale teraz to się okazuje z tych manifestacji, z tych dokumentów, że oto manifestacja w Gdańsku 15 marca 68 roku jest w skali, i mówię to z całą odpowiedzialnością, porównywalna z 14 grudnia 70 roku, pierwszym dniem demonstracji ulicznych w 70 roku. Bez wojska, bez czołgów, bez strzelania do ludzi, bez broni palnej. Otóż tam w tych materiałach jest napisane, że w demonstracji brało udział, oni to się z gapiami łączą, ponad 20 tysięcy ludzi. Spalono ciężarowego Lublina, rozbito Nysę, a do pacyfikacji tego użyto blisko 4 tysiące milicjantów, ormowców, oficerów po cywilnemu i innego aktywu robotniczego. Prawie 4 tysiące ludzi do rozpędzenia demonstracji w Gdańsku. Ja nie mówię o Warszawie. Z tych dokumentów wychodzi też pięknie z Warszawą. Jest na kilkudziesięciu stronach opisana minuta po minucie demonstracja z 11 marca 68 roku. Ale jest ale. Jest godzina 15:05 i przy podwójnym zachowaniu paginacji po przewróceniu strony jest godzina 20:10. Nie ma 5 kluczowych godzin walk na krakowskim przedmieściu pod gmachem Komitetu Centralnego Ruch Jerozolimskich i Nowego Światu, na trasie WZ, w pobliżu SG PiS i tak dalej, i tak dalej, w wielu punktach Warszawy. Nie wiem, czy to w ogóle nigdy nie trafiło do archiwum, po tych paginacjach robionych i zupełnie innymi rękami bardzo dawno, podejrzewam, że to się w ogóle nigdy w archiwum, nawet w czasach jeszcze, kiedy było to własnością MSW, nie znalazło, że w tym przypadku nie jest to kwestia spalenia. Proszę Państwa, z tych dokumentów mogę się dowiedzieć o rzeczach, o których przedtem tylko słyszałem. Na 2 strony opis dokładny demonstracji w Tarnowie, opis demonstracji w Legnicy, w Radomiu, Bielsku-Białej, w 4 miastach, gdzie wtedy nie było szkół wyższych. I co się w tym Tarnowie okazuje? Otóż okazuje się, że w ciągu dwudniowych demonstracji w Tarnowie zatrzymano 93 osoby,
a w Krakowie w ciągu kilku dni, no przecież nieporównywalnym ośrodku życia umysłowego w porównaniu z Tarnowem, to jest 192 czy 3 osoby, a więc trochę tylko niż dwa razy więcej. To pokazuje skalę tych walk ulicznych, tych buntów, tych protestów. To są naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi. To są po prostu ogromne także siły użyte do pacyfikowania tego, nieporównanie większe niż komukolwiek z nas mogło się wydawać. Druga rzecz, o której chciałbym mówić, to legendarny Departament Żydowski. W różnych książkach, najczęściej tych wydawanych poza Polską, można wyczytać, że ogromną rolę w 1968 roku odgrywał tak zwany Departament Żydowski, którym miał kierować ówczesny pułkownik, a później generał Tadeusz Walichnowski, rektor Akademii Spraw Wewnętrznych. Otóż takiego departamentu nie było. Owszem, dzięki koledze Sławomirowi Cęckiewiczowi z Gdańska otrzymałem dokument, gdzie jest informacja, że tak było w Komendzie Gdańskiej, jak rozumiem, tak było we wszystkich komendach w Polsce, był specjalny oficer oddelegowany do pracy na odcinku syjonistycznym. No, także to, od tej strony tak było, ale chcę powiedzieć coś znacznie ważniejszego. W kontekście tych dokumentów z całą odpowiedzialnością za słowo mówione i pisane mogę stwierdzić, że całe MSW było jednym wielkim departamentem żydowskim. Ja sobie jako autor książki o marcu 1968 roku mogłem wyobrazić, że znajdę dokumenty, gdzie będzie napisane, że to nie polskie ręce, nie polskim interesom służyło, że obce siły, ale że znajdę kartkę maszynopisu formatu A4, gdzie będzie 30 razy rzeczownik Żyd i przymiotnik żydowski, to ja sobie czegoś takiego nie wyobrażałem. Żyd Nowak z Żydem Wiśniewskim, u Żyda Kowalskiego spotkali się z Żydem Malinowskim i był jeszcze obywatel amerykański, Morgan, oczywiście też Żyd. To jest kompletna aberracja, to jest obłęd. Myśmy z kolegami dyskutowali, jak to się rozkłada geograficznie. Absolutnie palma pierwszeństwa z ogromną przepaścią, przewagą należy się towarzyszom z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. Na antypodach, z naszego punktu widzenia jest to antysemityzm, ale taki cywilizowany, o raczej antysyjonizm, jest Komenda Wojewódzka w Katowicach. To nam się zupełnie nie składa. Pierwszym sekretarzem KW, jak wiadomo, w Gdańsku był Stanisław Kociołek, w tym czasie w Katowicach Edward Gierek. Zaraz po Gdańsku, po pewnej przerwie, jest Rzeszów, Olsztyn, to się ani nie składa w ziemię zachodnie i północne, ani w zabory, po prostu to się w ogóle nijak nie składa, tylko w różnych komendach wojewódzkich ten stopień antysemityzmu jest różny, przy czym Gdańsk jest absolutnie poza konkurencją, to jest taki zoologiczny, norymberski, rasistowski antysemityzm. Zresztą z tym się łączy kolejna rzecz. W krajach o wolnych, pluralistycznych, z szerokim dostępem do mediów, różnych mediów, przywykliśmy do tego, że prezydent jedzie do USA i dziennikarze piszą, ciekawe, co będzie tematem rozmów, można sądzić, że sprawa offsetu, można przypuszczać, że to, że owo, że dziesiąte. Ci, którzy pamiętają PRL, doskonale pamiętają, z takich spekulacji nigdy nie było. Komunikat o podróży to był w dniu, kiedy ta podróż się rozpoczęła, a najlepiej zakończyła. I to było, odbyły się rozmowy, które były ważne dla obu stron. Otóż ku wielkiemu swojemu zdziwieniu w materiałach MSW znalazłem język wolnej prasy, tak jak to się pisze dzisiaj w gazetach. Odejście towarzysza Mariana Spychalskiego z funkcji przewodniczącego Rady Państwa, oczywiście oni mają taki wytrych, taką, jak powiedziałbym, tarczę ochronną, używają określeń aktyw na terenie, towarzysze na zakładach, klasa robotnicza w fabryce. Oni nie mówią, ja tak uważam. Piszą, aktyw na zakładach uważa, że na przykład dobrze, że towarzysz Spychalski odszedł, bo bardzo zażydził Wojsko Polskie. Ale szkoda, że zastąpił go generał Jaruzelski w trzech czy czterech województwach, niezależnie od siebie, powtarza się nieprawdziwa plotka, który jest zięciem marszałka Spychalskiego, znacznie lepszy, zdaniem aktywu, byłby towarzysz Moczar lub towarzysz Gierek. I wreszcie jeszcze jedna sprawa, manipulacja słowem towarzysz. Dobrze, że Spychalski odszedł, albo dobrze, że Ochab odszedł, bo Ochab się skompromitował.
Towarzysz Gierek znacznie pryncypialniej te sprawy stawia. Zdarzyło mi się znaleźć dokument zupełnie niebywały. Gomułka w sali kongresowej nieprecyzyjnie, niedostatecznie ujął pewne kwestie. Aktyw jest przekonany, że towarzysz Moczar postawiłby te sprawy w sposób bardziej pryncypialny. Czyli nawet pierwszy sekretarz KCPZPR w tych policyjnych raportach może być bez tego słówka towarzysz. Czyli do takiego stopnia to się kręci. Ja nie przypuszczałem, że można znaleźć dokument wytworzony w lipcu 1967 roku, zatytułowany ni mniej, ni więcej tak. Wykaz stanowisk państwowych pozostających w zabezpieczeniu operacyjnym Wydziału II, Departamentu II kontrwywiadu obsadzonych przez Żydów. Tak się nazywa dokument. Po czym leci? Ministerstwo Handlu Zagranicznego, dwóch podsekretarzy stanu, dyrektor generalny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wiceminister, tam trzech takich, czterech, Komitet do Spraw, Główny Urząd Statystyczny i tak dalej. I tak strona po stronie, kartka po kartce, centralne instytucje właśnie z taką rozpiską. Nie wiem wedle jakich kryteriów, podejrzewam, że jak tu mówili moi przedmówcy, jedynym kryterium jak w III Rzeszy jest określenie, że Żydem jest ten, kogo my mianujemy Żydem, że tutaj żadne ani nazwisko, ani kolor włosów, kształt nosa, pochodzenie, przynależność, to wszystko absolutnie nie miało żadnego znaczenia, czy ktoś miał babkę Żydówkę, czy jej nie miał. Znacznie ważniejsze było to, że towarzysze w MSW zadekretowali, że ta osoba, choćby się nazywała Kowalski Jan, jest Żydem, jest syjonistą i powinna być usunięta. I proszę Państwa, z tym się łączy ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. To jest czysty Orwell. Ja określam to zresztą w jednym z artykułów, tak napisałem, że to jest rok 84 Orwella minus gadające ekrany, ponieważ technologicznie w roku 68 to było jeszcze niemożliwe. Dziś byłoby już możliwe. Dlaczego Kuroń się nie gimnastykujecie? Jest godzina 6:30, wszyscy się gimnastykują. Otóż jeśli odjąć to, to mamy państwo Orwella. Mamy dzień w dzień, świątek, piątek czy niedziela, 15-16 tysięcy przejrzanych listów przez Wydział W. Nie, to daje w skali roku 4 do 6 milionów przejrzanych listów. W archiwum zachowały się wzruszające dowody solidarności czeskich i słowackich studentów, intelektualistów, wyciągane po prostu z tych kopert za drużbu, za swobodu. Zachowały się też zupełnie aberracyjne listy, na przykład 60-stronnicowy rękopis listu jakiegoś faceta zupełnie trzaśniętego na umyśle do sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych UTANTA i podobny 50-stronnicowy do prezydenta USA Richarda Nixona, żeby mu pomógł załatwić wizę do RFN. Oczywiście takie dokumenty towarzysze z resortu wyciągali. I wreszcie to, co chcę powiedzieć na koniec, to jest skala inwigilacji. Jest tam dokument, teczka cała taka ogromna. Dzień po dniu, godzina po godzinie, około 50 osób, na ogół o znanych i bardzo znanych nazwiskach, gdzie były, z kim rozmawiały, do kogo, pod jaki numer telefonowały, ile minut rozmawiały. To, że na tej liście są z jednej strony Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Wiktor Woroszylski, Leszek Kołakowski, Włodzimierz Brus, Roman Zambrowski i Stefan Staszewski, to jakby tutaj tym nikogo nie zdziwiłem. Ale że wśród około tych 50 osób są także, przepraszam za określenie, ale w tym momencie już ewidentnie polityczne trupy, ludzie na kompletnym politycznym aucie. Antoni Alster, Jakub Berman, Wacław Komar, Stefan Antosiewicz, to jedynym grzechem tych ludzi jest ich pochodzenie żydowskie. Ja nie mam innego wytłumaczenia niż to, że towarzysze z resortu zajęli się tymi osobami, które w 68 roku są zupełnie już poza polityczną grą i nagle dowiadujemy się z tych notatek, że Jakub Berman był w kinie Atlantik na godzinę 20, że kupił wcześniej bilety, a Włodzimierz Brus był z żoną na kolacji w restauracji takiej i takiej. To jest po prostu przerażające, to jest czysty Orwell. Koszty takiej inwigilacji musiały być niewyobrażalne. To są dziesiątki agentów do jednej osoby. To jest to, o czym pisał, tu jest tu obecny Ryszard Terlecki, przy inwigilacji profesorów UJ-u. To musiały być podsłuchy w telefonach, podsłuchy w ścianach, diabli wiedzą gdzie. No po prostu taka orwellowska, totalna inwigilacja.
i rzecz ciekawa, zachowało się w tym zbiorze, w teczce, taka jakby jeden dokument, który ma 8 czy 9 stron, to jest jeden człowiek. To jest Marzec 68 Stefana Staszewskiego. I rzecz, której nie potrafię racjonalnie wytłumaczyć. Na pierwszej stronie jest data. 1 marca 1968 roku. Gdyby ten zbiór rozpoczynał się 9 marca, nie budziłby zupełnie mojego zdziwienia. Ale Stefan Staszewski już od 1 marca jest minuta po minucie, godzina po godzinie inwigilowany, z kim się spotkał. I proszę Państwa, pytanie, trzeba ostatnia, taka bardzo wstydliwa. Nikt o tym nie lubi mówić, zwłaszcza ci, którzy mieli na plecach oddech tych funkcjonariuszy. Jeżeli są całe strony takich dokumentów, a mówimy tu o ludziach w rodzaju Andrzej Kijowski, Jacek Bocheński, Wiktor Woroszylski, Roman Kars, ludziach, którzy życie spędzają w redakcjach, w kawiarniach, w towarzystwie, na plotkach, nie wychodzi z domu, i taka jest cała strona. To my naprawdę byliśmy w roku 84. To tym ludziom stworzono taką psychozę, taką atmosferę, że lecą całe strony takich właśnie ludzi, którzy normalnie bez przerwy funkcjonują w środku, nie wychodzi z domu. Także no, to też jako takie, taka refleksja, takie przemyślenie z tego, z czym się zapoznałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.